Ostatni szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Strasburgu i w Niemczech był ważny nie tylko z uwagi, że był to szczyt jubileuszowy, bo NATO obchodzi swoje 60. urodziny, ale był przede wszystkim ważny z uwagi na decyzje, jakie tam podjęto. Przypomnę, że obecna strategia Sojuszu Północnoatlantyckiego ma już dokładnie 10 lat. Opracowana została w 1999 roku i oczekujemy teraz nowej strategii dostosowanej do nowej sytuacji międzynarodowej świata i uczestnicy tego szczytu przyjęli takie ogólne założenia do nowej strategii i w 2010 roku nowa strategia NATO powinna wejść w życie. Kolejna sprawa to była decyzja oczywiście o wyborze nowego sekretarza generalnego NATO, mianowicie obecny sekretarz Holender Schäfer, jego kadencja upływa z końcem lipca. No i oczywiście mimo zapowiadanych rozmaitych różnic zdań wśród państw członkowskich okazało się, że wszyscy są zgodni i zgodnie zresztą ze układem waszyngtońskim, ze statutem NATO, jednomyślnie rekomendowano na to stanowisko premiera Danii, pana Rasmussena. Osiągnięto również porozumienie odnośnie Afganistanu. Stany Zjednoczone, prezydent Obama bardzo usilnie nalegał, aby sojusznicy europejscy zwiększyli swoje wojska w Afganistanie. Zwłaszcza istnieje obawa, że może dojść tam do napięć, ponieważ w lecie odbywają się wybory prezydenckie i w związku z tym sojusznicy rzeczywiście poszli na rękę Stanom Zjednoczonym, zgodząc się na wysłanie 5000 wojsk, w tym 3000 wojsk będzie ochraniało po prostu społeczność afgańską w okresie kampanii wyborczej na prezydenta. 2000 żołnierzy będzie podzielonych, 1600 będzie szkoliło w armię afgańską, natomiast 400 oficerów, zwłaszcza policji, będzie szkoliło policję afgańską. Ważnym tematem rozmów na szczycie NATO była kwestia przyszłych stosunków z Rosją. Sojusz Północnoatlantycki po tym pewnym kryzysie, jaki się ujawnił po sierpniowej w ubiegłym roku wojnie rosyjsko-gruzińskiej, postanowił jednak poprawić stosunki z Rosją, ponieważ Stany Zjednoczone i Sojusz Północnoatlantycki potrzebuje Rosji na przykład w Afganistanie, potrzebuje Rosji również w naciskach na Iran, aby Iran wyrzekł się programu nuklearnego. No i tutaj muszę powiedzieć, osiągnięto porozumienie, ponieważ prezydent Barack Obama zapowiedział, że zawrze porozumienie z Rosją w sprawie redukcji zbrojeń strategicznych. Obecne porozumienie, tak zwane START, wygasa w grudniu bieżącego roku. Prezydent Obama złoży wizytę w Rosji w lipcu bieżącego roku i wszystko wskazuje na to, że takie porozumienie w sprawie dalszej redukcji głowic nuklearnych zostanie osiągnięte i oczekuje się, że liczba tych głowic nuklearnych w posiadaniu Stanów Zjednoczonych i w Rosji zmniejszy się z około 2,5 tysiąca gdzieś do 1700. Poza tym bardzo ważne oświadczenie złożył Barack Obama. Mianowicie zapowiedział, że Stany Zjednoczone ratyfikują układ o całkowitym wstrzymaniu doświadczeń z bronią jądrową w atmosferze, pod wodą i pod ziemią. No, poza tym jest bardzo interesujące to, co Barack Obama przedstawił właśnie w Pradze już poza szczytem NATO, mianowicie wizję świata bez broni nuklearnej, mówiąc o tym, że te arsenały nuklearne, które zgromadzono na świecie, to jest pozostałość po zimnej wojnie. Zimna wojna się skończyła, a arsenały pozostały i w związku z tym zaproponował drastyczną redukcję arsenałów nuklearnych i mam nadzieję, że słowa dotrzyma. No a ponieważ słowa uczą, a przykład pociąga, to Stany Zjednoczone chcą dać w porozumieniu z Rosją dobry przykład redukcji głowic nuklearnych.